wolność, niepodległość, o tym marzyli latami. Dostaliśmy dar, o którym czasem zapominamy. Ludzie pełni nienawiści chcą być patriotami. Szacunek do innych narodów, to jest główna część tego, by miłość do Polski miała jakiś sens. A ty nie krzyż tych wszystkich pustych haseł. Jak chcesz być patriotą, to weź się za naukę albo zrób coś dla ochrony polskiego środowiska. Czasem nie potrzeba wiele i wystarczy iskra. Tym jest Polska wielka, czym wielka jest jej młodzież. Sam się zastanów, czy jesteś tej wolności godzien. Dawniej patriotyzm to były krew i ogień, teraz to wartości, które nosi w sobie. Rozejrzyj się dookoła i zauważ piękno. Wolisz morze, a może góry, to wszystko jedno. Zastanów się, co wiesz o naszych bohaterach. Z ich życia płynie prawda, która jest najbardziej szczera. Teraz nie musisz tym schodzić do podziemia, bo od tylu lat Polska jest suwerenna. Wielu widzi zagrożenie tam, gdzie go naprawdę nie ma, a zagrożenie wady, których nie chcemy zmieniać. Ilu młodych takich jak my pochłonęła walka, to oni zginęli za ten nasz wyższy standard. Oni szli, gdy tylko podniósł się sztandar. Żaden z tych bohaterów nie żałował swojego życia, liczył tylko na to, że będziemy pamiętać dzisiaj. Dla każdego czymś innym, czym bardziej wolni, tym bardziej jesteśmy silni. Bez ich poświęcenia niczego by nie było. Patriotyzm to do prawdziwej wolności.